Dzień dobry, Grzegorz Rychlik z tej strony. Mam do pokazania pianino Zauter z Niemiec z roku 59. Jest to instrument w stylu Chippendale w ciemnym brązie, w połysku z taką rzadziej spotykaną okleiną piramidalną, czyli ona ma takie, jest taka charakterystyczna, jakby ta okleina wychodzi, wydaje mi się, z korzenia drzewa i wygląda to bardzo ładnie. No, albo to się podoba, albo nie. Tak zauważyłem tutaj też wśród ludzi, którzy gdzieś się tutaj oglądają. Niemniej jednak jest to instrument taki klasyczny, zadbany, z takim kulturalnym dźwiękiem. Trochę widać jakby tu różnicę nasycenia koloru od otwierania na krywy, ale to jest, wydaje mi się, jakby normalne, typowe zjawisko. Z ciekawostek jeszcze, pianino Zauter nie mają w klawiaturze te modele takiego tak zwanego paznokcia, czyli nie wystaje tutaj taki fragment pleksy klawisza, tylko jest tutaj na równo ścięty pod kątem 90 stopni. Czy mi to przeszkadza, czy nie, wydaje mi się, nie ma to znaczenia do grania. W środku mamy mechanizm od Rennera, też zadbany i spróbuję zagrać chyba Debussy'ego Światło Księżyca fragment. Bardzo proszę o telefon, o maila do mnie i bądźmy w kontakcie. Dziękuję za obejrzenie wideo, pozdrawiam.